Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej. Odgłosem dzisiejszego odcinka będzie fagot, a moim gościem jest Antonina. Dzień dobry. Dzień dobry. Antosiu, powiedz mi, dlaczego wybrałaś właśnie ten instrument? Ponieważ w pierwszym stopniu grałam na wiolonczeli, chciałam czegoś nowego spróbować, ale że się tak zafascynowałam dźwiękiem wiolonczeli, to odmiennikiem wiolonczeli w instrumentach dętych jest fagot. Dlatego fagot. Dlatego fagot. Fagot jest mało znanym instrumentem. Niestety. Niestety, a jest pięknym instrumentem. No jest piękny, odgłos jest bardzo piękny, jego dźwięk, granie takie. A co sprawia najwięcej trudności w nauce gry na tym instrumencie? Przepona. Trzeba dużo takiej mocy trochę z siebie wydać i powietrza. A satysfakcji? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. Wiele rzeczy daje mi satysfakcję, kiedy no, załóżmy się wkurzam, że mi coś nie wychodzi i jak to ciągle powtarzam, że aż w kółko i w końcu za którymś razem wyjdzie, to wtedy jest taka satysfakcja. Bo ty grasz jeszcze na innych instrumentach, czyli masz porównanie. Tak. To który ten instrument jest najbliższy twemu sercu? Właśnie aktualnie ten fagot? Trudno powiedzieć, bo na przykład na flecie gram już ponad 5 lat i to już jest coś innego. Więc trudno mi tak określić. Każdy jest jakby inny i się tak wyróżnia. Więc. Czyli każdy instrument ma coś w sobie. Tak. A jeszcze przypomnij, jak długo grasz, jak długo uczysz się grać na fagocie? No, drugi rok teraz będzie. 2 lata. No to pewnie już widzisz jakąś różnicę, jak zaczynałaś i teraz. No, na początku to tak średnio było tak, bo mi nic nie wychodziło. A teraz już jest okej? Okay? No teraz jest lepiej. Fagot jest mało znanym instrumentem. Może znasz więc jakieś ciekawostki na temat tego instrumentu? Przybliżysz nam i naszym widzom? Oczywiście. Przeważnie fagot jest wykorzystywany w orkiestrze symfonicznej i jest to jedyny instrument, gdzie wszystkie palce grają. I jaki w takim razie utwór nam dzisiaj zagrasz? Dulciana od Graham Sheen. No to słuchamy.